15 lutego, nie? 2022. Od schroniska jest Struma. A, Struma. Ostatnio już tam myślałam, że może tam zjadę, ale waliło śniegiem, jak nie wiem. I nie było przetarte i mówię, a nie, bo pierwsze się pójdę za chwilę. Nie wiele. No, widoki się zaczynają. A więc 13 lutego 2022 stacjona w Kaszczowie. Zobaczmy wygruszone narty. Thank you.
No, no to witamy wszystkich na stożku 13 lutego 2020. Pierwsze wejście się nie nagrało, coś z akumulatorkiem nie tak. Ale dzisiaj to tak może być. Dzisiaj wieje dość silny wiatr, także sprzęt elektryczny niestety przy tego typu sytuacjach bardzo często wariuje. Dużo lodu. Robamo co prawda pobruszone narty, ale no, nie przyzwyczaiłem za bardzo jeszcze do takiej jazdy na pobruszonych nartach, ale jakoś damy radę.
No, nogi dostały popalić teraz. Bryły same i strumizna, ale bez zatrzymania ze zjechu. Pierwszy raz, jak tam jechał, bardzo, bardzo ostrożnie. Ale kurczę, daję tam ducha. Tak, teraz pojadymy tutaj tą trasą. Jeszcze taka informacja. Mój poprzedni film z Chantori jest w dwóch wersjach pokazany. One się niewiele różnią. Różnią się jedynie tym, w jaki sposób gratulujemy Dawidowi Kubackiemu zdobycia brązowego medalu na olimpiadzie w Pekinie, które teraz trwa. No, cenzura dopadła niestety ten film. Zablokowali go w pierwszej wersji, ale Roba się nie poddaje i do skutku go będzie puszczać, czy się to będzie tej cenzurze podobało, czy nie. Bo nikt nie ma prawa cenzurować moich filmów, tylko ją, i nie zezwalą na takie czyny. To, że tam jest puszczony skok, to jest skok Kubackiego, to jest tylko i wyłącznie na prawie cytatu i tutaj nie ma prawa nikt się doczepić. To jest legalne. Gdyby to było nielegalne, po prostu bym tego nie puszczał. A więc niech tamte cenzury dają se trochę siana i nie robią takich numerów. Tyle z mojej strony na ten temat.
to widać, ale Tatry. Może nie będzie widać. Widać. Coś tam chyba widać. Są Chany i są Tatry. Jest skocznia. Dzisiaj mamy rewelacyjne widoki. Jest, są Tatry. Są Chany na wprost. Coś fantastycznego. Praktycznie całe Tatry widać. Jest Pilsko, jest i Babio Góra, tam daleko. Tutaj jest Baranio Góra, Malinowsko Skała, Skrzyczna. Sam Chany widać, ta dróżka. Kaja był na Malinowskiej Skale na skiturach też. Kajmy sezon zaczynali. A tu widać Dolinę Łabajowa. Jest pięknie te Tatry. Rewelacja. Super. Tutaj mamy widok na północny zachód, na stronę czeską, tam widać Jaworowy i tak zwane Zaolzie. Droga z Cieszyna na Słowację. Jest i elektrownia Dziećmurowice i Dolina Głuchówki. Tam trzeba będzie też rajza zrobić rowerowo. I tutaj za tymi drzewami jest mały stożek. Kajrzech ostatnio był na skiturach. Jadziemy ze szczytu stożka wielkiego. Thank you.
zaczynają. Uwaga! I się. To co, kaj jademy? Tam? To jademy tam. No. Tam. No my już tu zjechali. I jak czepki. Jak pięknie. Widzicie to? To już ostatni skydiving, bo się z wami pomału żegną. Także jakby co to dezaż, nie? Jeszcze sobie tu jakieś zdjęcie trzeba zrobić. Zrobisz mi zdjęcie, bo ja nie mam zdjęcia. Masz tu zdjęcia? Nie. Jadymy na ostatni luz. Z gołymi łapami. Widzę to na myśli. I tutaj się wychodziło. Tak, to jest to miejsce. Niestety, prognozy pogody na najbliższe dni są fatalne, jeśli chodzi o sezon narciarski. Ale cóż, no, takie zimy mamy niestety w ostatnich latach, ciepłe. Dzisiaj mamy 13 lutego, tak więc no, następna skirajza 19-20 jest planowana. Tak się jakoś dziwnie składa, że 20 jest taką, że tak powiem, dziwna data do mnie, a no mianowicie Geburtstag, ale ja go nigdy nie obchodzę, nie świętuję, nie zależy mi na tym. Poza tym, jak się człowiek starzeje, to się świętuje. Tam było? La 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 la.
lo. I raz, i dwa, i trzy, i cztery, i pięć, i sześć. Wszystko na Wisłę. Taki oto powrót z nart. Szczyrk. Wyobraź sobie, że my już godzinę jadymy. Szczyrk zrobił ludzi w balonach. My już godzinę jadymy. Ośrodek w Szczyrku zamknięty z powodu wiatru. My już prawie godzinę jadymy. A my są dopiero przy Czantori. Przy Czantori. W Ustroniu. To trzeba puścić. Ale nie podziękowaliśmy.